Lego. Koniec? Hejka, hej, tylko bez kropka. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku pokażę wam nowy numer magazynu Lego Star Wars 3 na ten rok z minifigurką Imperatora Palpatina. Okej, to prezenty jak zawsze na samym końcu, znaczy no jak zawsze, no jak zazwyczaj. Okej, no i przechodzimy już do tego magazynu, w którym na początku mamy reklamę oraz jak to zawsze jest spis treści. I potem mamy komiks, w którym pojawia się Darth Maul, w takim tutaj stroju zimowym, jak widać, się pojawia. No i mamy też tutaj Palpatina, czyli naszą dzisiejszą, nasz dzisiejszy prezent. Okej, tutaj mamy jakiś czas na waszą historię. Czy tu możemy chyba jakieś zdjęcia w ogóle wykonywać z nowych jakby tutaj prezentów, które się pojawiają w tym magazynie. Okej, następnie mamy dalszy ciąg komiksu, ponieważ jak wiemy, komiks jeszcze jest dalej. Okej, no i komiks się tutaj już kończy. I tutaj mamy też Dartha Maula tutaj jako plakat. Także tutaj też tematycznie do komiksu oraz karty z nim. A tutaj mamy imperialne myśliwce, taki tutaj plakat. Kto się z fanem Imperium, to bardzo fajnie. Tutaj fajny plakat, tak jakby no. Idealnie dla tej osoby. Mamy tutaj teraz pocztę, tutaj jakieś prace. Może akurat jedna tutaj z nich jest wasza. Tutaj mamy jakąś grę planszową. Tutaj mamy kolejne jakieś zadania. Czyli tak jak zawsze, tutaj mamy kolejne zadanie. No a tutaj już mamy o naszym Imperatorze troszeczkę. Informacji, no to mamy jakieś, quiz o nim możemy się sprawdzić oraz komiks oczywiście na podstawie prezentu, czyli dzisiaj tego właśnie Imperatora. Konkurs oraz archiwa Jedi. I tutaj mamy jeszcze ostatnia tej rzecz w tym magazynie, to jest informacja, że już 7 marca pojawi się Strażnik z Coruscant, czyli bardzo fajna figurka. Także tutaj mamy jeszcze reklamę nowych tytułów LEGO City, a tutaj LEGO Dreams nowy magazyn jest już na moim kanale, nawet się w poniedziałek się pojawił, także możecie sobie to zobaczyć. Prezenty, to pierwszym prezentem mamy tutaj kartę limitowaną z Darthem Maulem, ona tu właśnie się tak mega świeci, nawet tutaj jego strój jest świecący oraz oczy, także tutaj bardzo fajna jest ta karta. No i mamy tutaj jeszcze oczywiście figurkę Imperatora Palpatina, także już go wam złożę. Porównamy sobie jeszcze jego inne wersje, które ja posiadam. No i tutaj zobaczymy ten prezent. Okej, tak się prezentuje ten Palpatin już tutaj złożony. Ma on tutaj oczywiście ten tutaj nowy wyraz twarzy, ogólnie nowy tutaj strój, peleryna, tutaj kaptur oraz błyskawice też są. Także tak to się prezentuje. A teraz sobie porównamy wszystkie minifigurki Palpatina, które ja posiadam. A tutaj mam ich, no tutaj jak widać, 4. Taki tutaj pierwszy. To właśnie się pojawił, ja go mam z zestawu Druga Gwiazda Śmierci i się prezentuje w ten sposób. Potem, jak widać, mamy tego i on akurat był w magazynie, to chyba w 2020 roku. Tak, tutaj mamy tego najnowszego z kalendarza adwentowego, tego świątecznej wersji, a tutaj jest ten najnowszy. Także jak sobie teraz porównamy tego mojego pierwszego, tego jakby najstarszego, a między tym, to tutaj jak widać na pierwszy rzut oka, może tak tego nie widać, ale jak się przyjrzymy, to na drugi są tutaj inne. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek oczywiście spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem. A my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Cześć!